Szanowni Państwo, witam Państwa po świętach. Widzę, że w dobrych nastrojach, co mnie bardzo cieszy. Drodzy Państwo, chcielibyśmy dzisiaj Państwu zakomunikować kilka kwestii związanych oczywiście z jutrzejszą sesją tak zwaną budżetową. Przedstawiamy projekcję budżetu na rok 2016 wraz z autopoprawką, którą również przygotowaliśmy. I tak kilka rzeczy w takim sensie ogólnym, więc drodzy Państwo, z tej projekcji Państwo wyczytają, że dochody na 2016 rok prognozujemy na poziomie 545 392 318 zł. Na te dochody oczywiście, jak Państwo wiedzą, składają się dochody podatkowe i różnego rodzaju subwencje. I jeśli o tym mówimy, to dochody są wyższe o około 5% niż w roku 2015. Natomiast jeśli, drodzy Państwo, z tym, że oczywiście, tak jak powiedziałem, jest to tylko i wyłącznie prognoza, ponieważ dopiero monitoring wpływów, który zawsze jest prowadzony przez każdy samorząd, dopiero pozwoli ocenić, na ile te dochody zostaną zrealizowane. Wydatki zaplanowaliśmy na poziomie 575 035 tysięcy złotych, 124 złotych. Te wydatki są prawie o 4% wyższe niż planowane były w 2015. I tutaj chcę też Państwa uspokoić, że wydatki bieżące wzrosną naprawdę nieznacznie. Natomiast w sposób znaczący udało się zwiększyć wydatki majątkowe, czyli de facto są to wydatki na inwestycje, bo jak Państwo być może pamiętają, w 2015 roku na inwestycje mieliśmy przeznaczone 60 milionów złotych. W tej chwili mamy kwotę o 30 milionów wyższą, czyli ponad 90 milionów, a konkretnie 90 milionów 900 tysięcy złotych. Jakie to będą inwestycje, to ja poproszę Panią Prezydent Magdalenę Kortolarz-Komorowską. W kilku zdaniach też Państwu przedstawi, jakie inwestycje planujemy, a ja później jeszcze dokonam podsumowania całości budżetu. Szanowni Państwo, jak wspomniał Pan Prezydent, budżet na inwestycje opiewa na kwotę ponad 90 milionów złotych. Konstruując projekt budżetu na 2016 rok, braliśmy pod uwagę główne wnioski mieszkańców miasta Wrocławka. Braliśmy pod uwagę możliwości dofinansowywania poszczególnych inwestycji oraz możliwości finansowe, czyli wkład własny samego miasta Wrocławka. Pokrótce omówię Państwu poszczególne inwestycje z głównych działów. I pierwszym takim działem jest transport i łączność, który opiewa na kwotę ponad 46,5 miliona złotych. Główną inwestycją w tym dziale to jest oczywiście inwestycja OSI, czyli rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego. To będzie zakup autobusów 9 sztuk, wykonanie pętli typu Bread Ride oraz info kiosków. Następną inwestycją to jest przebudowa wiaduktu w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego. Będzie to inwestycja realizowana tylko i wyłącznie w przypadku, gdy uzyskamy na nią dofinansowanie ze środków ministerialnych. Następną inwestycją jest tak zwana droga alternatywna dla osiedla Michelin, czyli droga łącząca ulicę Brzezinową z ulicą Michelińską i wychodząca bądź na rondo, bądź też za zakładem karnym na terenie leśnym. Kolejną jest przebudowa ulicy Zachodniej wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej. Oczywiście w tym dziale, jak co roku, są inwestycje związane z przebudową dróg gminnych, z przebudową dróg gruntowych, budową miejsc postojowych. Następny dział to oświata i wychowanie. Tutaj budżet opiewa na kwotę ponad 17 milionów złotych. Głównymi inwestycjami to są oczywiście inwestycje OSI i tutaj są termomodernizacje obiektów szkolnych.
takich jak Zespół Szkół Budowlanych, budynek MOPR-u, gimnazjum nr 9, obiekty przedszkolne nr 35, 27, 12, 8, 22, 19, Zespół Szkół nr 3, Szkoła Podstawowa nr 20 oraz Zespół Szkół Integracyjnych. W tym dziale bardzo ważną dla nas inwestycją jest również rozpoczęcie remontu gmachu RZK. Następną inwestycją z tego działu to jest modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Ogniowej i jest to również inwestycja w ramach OSI. Kolejnym działem to jest polityka społeczna. Tutaj mamy budżet na ponad 4 miliony złotych. I główną inwestycją z tego działu to jest oczywiście ZAS przy ulicy Łęckiej, na który miasto uzyskało dofinansowanie ze środków PFRON-u. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Tutaj mamy kwotę prawie 2 miliony złotych. Głównymi inwestycjami to jest zagospodarowanie placu między ulicą Wiejską i ulicą Zbiegniewską. I tutaj w tym momencie i w tym miejscu prezydent może pochwalić się podpisaną 21 grudnia umową z przedsiębiorcą prywatnym. To jest firma Solway, można już oficjalnie mówić. I na ten plac dostaliśmy kwotę 120 tysięcy złotych. Jest to dofinansowanie na ten plac. I oczywiście tutaj z gospodarki miejskiej mamy jeszcze inwestycje w zakresie przebudowy stadionu przy lesie. Na rok przyszły mamy środki na dokumentację projektowo-kosztorysową. Kolejnym działem jest kultura fizyczna. Mamy tutaj kwotę prawie 6,5 miliona złotych. Najważniejsze inwestycje to rozbudowa i przebudowa basenu Delfin. I to zadanie zamierzamy wykonać również przy udziale środków z OSI, czyli tak zwane środki z RPO z alokacji 2014-2020. Modernizacja hali sportowo-widowiskowej, czyli mała hala OSIR-u. Tutaj złożyliśmy wniosek na dofinansowanie w ramach tak zwanej bazy sportowej w Urzędzie Marszałkowskim, dofinansowanie opiewa na kwotę maksymalną 33%. Boisko przy Zespole Szkół Samochodowych oraz boisko i plac zabaw przy SP14. Kwotę 3 milionów złotych stanowi w budżecie budżet obywatelski. Inwestycje z tego zakresu Państwo już doskonale znacie. Tutaj jeszcze pragnę wspomnieć, że zarówno w budżecie na 2016 rok oraz w WPF-ie nie ma na tą chwilę trzech dużych inwestycji, które miasto zamierza wykonać, a między innymi będzie to przebudowa Alei Jana Pawła II, będzie to inwestycja realizowana ze środków RPO i będzie ona wprowadzona do budżetu na rok 2017 po przekwalifikowaniu drogi Alei Jana Pawła na drogę wojewódzką, bo to jest warunek uzyskania dofinansowania na tą inwestycję. Następnie to będzie przebudowa ulicy Grodzkiej. Tej inwestycji też nie ma. Będzie ona wprowadzona jeszcze w trakcie roku, ponieważ na to będziemy składali w roku 2016 wniosek na dofinansowanie w ramach tak zwanej schetynówki z realizacją na rok 2017. I trzecią dużą inwestycją to będzie oczywiście rewitalizacja Parku Sienkiewicza. Park jest inwestycją, która znajduje się na liście rezerwowej projektów OSI. Jest ogłoszony konkurs na drugi kwartał roku 2016 i zamierzamy wprowadzić w trakcie roku park z listy rezerwowej na listę podstawową i wprowadzić do projektu budżetu w miesiącu styczniu bądź też w miesiącu lutym. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, to są oczywiście tylko niektóre inwestycje, te większe, które będziemy realizować. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że wprawdzie my przygotowaliśmy projekcję budżetu na 2016 rok, ale ten projekt jest pochodną wielu wniosków, które spłynęły do miasta i są to przede wszystkim wnioski, które spłynęły od mieszkańców naszego miasta. Te wnioski, które ja usłyszałem na przykład na spotkaniach wiosennych z mieszkańcami, większość tych wniosków oczywiście znalazła się w projekcji budżetu na 2016 rok, a także są to wnioski, które spłynęły do nas od radnych. Dlatego też ja upieram się i zawsze podkreślam, że to nie jest niczyj budżet autorski, a broń Boże mój. Jest to przede wszystkim budżet mieszkańców miasta,
i radnych Rady Miasta Włocławek. Wszystkich radnych. Ja to chcę, drodzy Państwo, podkreślić. Mam tutaj przed sobą oczywiście takie kompendium tych wszystkich wniosków, które wpłynęło. I drodzy Państwo, powiem tylko tyle, że jeśli chodzi o Klub Prawa i Sprawiedliwości, Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił 19 propozycji do budżetu na 2016 rok, Klub Platformy Obywatelskiej 12 i Klub SLD 24 propozycje. I ja tylko króciutko, drodzy Państwo, powiem, które z tych inwestycji nie zostały, zgłoszonych inwestycji nie zostały uwzględnione w budżecie. Jest to przede wszystkim, nie zostały uwzględnione w budżecie, tylko cały czas się zastanawiamy. Albo po prostu nie mamy możliwości prawnych jako samorząd miasta, żeby pewne inwestycje zrealizować, albo są nieuregulowane stany prawne. I podam Państwu przykład chociażby szpitala, parkingu przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku. Jak Państwo wiedzą, szpital oczywiście jest instytucją wojewódzką, jak sama nazwa wskazuje. I my oczywiście jako samorząd miejski pragniemy wybudować parking, z tym, że problem polega na tym, że na chwilę obecną nie bardzo możemy znaleźć miejsce na ten parking, bo albo są to tereny w dyspozycji Lasów Państwowych, albo ewentualnie bezpośrednio szpitala wojewódzkiego. Dlatego też rozmawiamy, prowadzimy rozmowy na ten temat, żeby tę sytuację rozwiązać. A dlaczego podaję szpital? Dlatego, że parking przy szpitalu był propozycją wszystkich klubów radnych. PiS, Platformy i oczywiście SLD. Dalej, drodzy Państwo, też taka, myślę, że dość ważna propozycja do budżetu Prawa i Sprawiedliwości, monitoring na cmentarzu. Oczywiście on w tej chwili w budżecie nie znalazł się, ale to tylko i wyłącznie z tego względu, że jak Państwo wiedzą, od 1 stycznia cmentarze będą podlegać pod Miejski Zakład Usług Komunalnych i Dróg. I dlatego też będziemy szukali formuły, będziemy jeszcze to konsultowali na pewno z mieszkańcami miasta, czy taki monitoring rzeczywiście jest na cmentarzu potrzebny. Jeśli się okaże, że będzie potrzebny, będziemy wtedy szukali możliwości sfinansowania, ale nie bezpośrednio z budżetu miasta, tylko ze środków oczywiście, które miasto przekazuje Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych i Dróg. Kolejna rzecz, nad którą się zastanawiamy, tutaj akurat już odnoszę się do propozycji radnych Platformy Obywatelskiej, tablice informacyjne przy tych obiektach, które kiedyś we Włocławku istniały, a których w tej chwili nie ma. Jako przykład podaję chociażby cerkiew prawosławną, która kiedyś we Włocławku była, w tej chwili nie ma. Propozycja jest, żeby to miejsce, gdzie te zabytki się znajdowały, żeby uwiecznić tam, powiedzmy, oznaczyć ją jakąś tablicą, prawda? Jest to oczywiście wydatek niewielki, jeśli mówimy o budżecie miasta, ale też rozważamy, żeby tą sytuację rozwiązać. Z kolei kolejna propozycja Sojuszu Lewicy Demokratycznej, uzbrojenie tak zwanej papieżki, czyli tego terenu inwestycyjnego, którym miasto zawiaduje i dysponuje. Oczywiście w 2016 roku będziemy chcieli to zrobić, z tym, że w tej chwili w środkach tak zwanych zewnętrznych nie ma pieniędzy na uzbrajanie terenów inwestycyjnych. Będziemy szukali po prostu dodatkowych możliwości. W 2016 roku na pewno będziemy chcieli ten teren uporządkować i włączyć go do specjalnej strefy ekonomicznej, pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, bo mam to już uzgodnione z panią prezes Kamińską. I wreszcie, drodzy Państwo, ostatni problem, który był również akcentowany, no można powiedzieć, że praktycznie przez wszystkie kluby. Platforma Obywatelska wprawdzie bezpośrednio o tym nie mówiła, ale też była taka intencja klubu radnych PO, żeby rozwiązać problem mieszkalnictwa komunalnego, bo mieszkania komunalne, jak Państwo wiedzą, ekscytują naszą uwagę już od kilku tygodni. Dlatego też tą autopoprawką, o której wspominałem, a którą już zgłosiliśmy do budżetu, ta autopoprawka oczywiście dotyczy mieszkań komunalnych. Zarzut był, że przeznaczamy na mieszkalnictwo komunalne zbyt małą kwotę, bo w początkowej wersji budżetu było to zaledwie 100 tysięcy. Oczywiście zarzut może nie do końca słuszny, bo oczywiście musimy zdawać sobie sprawę, że, drodzy Państwo, procedury,
projekt, prawda, sam pomysł mieszkalnictwa, rozwiązania problemu mieszkalnictwa komunalnego we Wrocławku wymaga oczywiście czasu. I dlatego też ja zdawałem sobie sprawę, że w 2016 roku no, większej kwoty po prostu nie będziemy w stanie wykorzystać. Ale żeby rzeczywiście zadowolić aspiracje i pomysły klubu radnych i Prawa i Sprawiedliwości, ale również i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, udało nam się znaleźć dodatkowe 1 800 000 i w tej chwili autopoprawką na zadanie budowy mieszkań komunalnych we Wrocławku na 2015 rok wprowadziliśmy kwotę 1 800 000 złotych. Natomiast w perspektywie trzyletniej do wieloletniej prognozy finansowej wprowadziliśmy na to zadanie 10 milionów złotych i myślę, że w ten oto sposób skonsumowaliśmy no, te pomysły klubów radnych i Prawa i Sprawiedliwości, i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nam też leży na sercu oczywiście rozwiązanie problemu mieszkań komunalnych, socjalnych we Wrocławku, ale tak jak powiedziałem, szukamy optymalnego rozwiązania. Ostatnią rzeczą, którą będę chciał zrobić, to oczywiście wykorzystać do budowy mieszkań komunalnych pieniędzy pochodzących z budżetu miasta. Będziemy raczej szukali formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, partnera prywatnego, z którymi już kilkoma rozmawiamy na ten temat, który po prostu wybuduje mieszkania komunalne i będzie nimi zarządzał przez określoną liczbę lat, czerpał z tego korzyści, a miasto oczywiście, my też jako miasto będziemy tym faktem usatysfakcjonowani. Także drodzy Państwo, podkreślam, że jest to budżet wspólny, to nie jest budżet autorski, jest to budżet mieszkańców, radnych i dlatego też bardzo bym Państwa prosił, żeby Państwo o tym mówili, akcentowali to. A dla mnie jest to osobiście ważne, bo jest to pochodna tej pracy, którą wykonaliśmy na spotkaniach z mieszkańcami, również konsultacjach z klubami radnych, które prowadziliśmy w ostatnich kilku tygodniach. To tyle z naszej strony, jeśli są pytania, proszę. Tak, panie prezydencie, nie padło tutaj słowo na temat przedłużenia alei kolejowej Jadwigi. Droga, która, co prawda jest to droga krajowa, no niemniej jednak chciałbym się dowiedzieć, czy miasto weźmie na siebie, bo mowa o tym jest od wielu lat, tak, przez no i pana ekipę i poprzednią ekipę, czy miasto weźmie na siebie ciężar budowy, ewentualnie jakie czyni starania, żeby jednak zrobić to, połączyć drogę Jadwigi z ulicą Kowalską, ewentualnie jeśli chodzi o ten etap, Toruńska obwodowa, czy też w drugą stronę. Jak to się zmieniało? Drodzy Państwo, no problem wszystkim jest nam znany. Ja osobiście mam cały czas wiele wątpliwości, czy rzeczywiście kontynuacja budowy tak zwanej średnicówki jest Wrocławkowi potrzebna. My w tej chwili nie rozważymy, nie odpowiemy na pytanie, natomiast też chcę powiedzieć i to jasno wyartykułować, że na tą pozycję mieliśmy przeznaczone w budżecie 500 000 na przyszły rok. 500 000, przepraszam, na budowę tutaj połączenia między ulicą Kruszyńską i Kaliską. Natomiast na ten moment od tego odchodzimy i raczej będziemy, drodzy Państwo, znaczy na pewno będziemy, starali się wybudować czy rozpocząć realizację budowy średnicówki, ale od drugiej strony, od ulicy Toruńskiej i połączenie ulicy Toruńskiej z ulicą Promienną. Uważamy, że tamten fragment miasta jest bardziej newralgiczny i uważamy, że wybudowanie tego połączenia, co oczywiście jest zadaniem na kilka lat, bo Państwo zdają sobie sprawę, że wymaga to oczywiście przejścia przez trakcję kolejową, usprawni w sposób znaczący komunikację na osiedlu Zazamcze. Na chwilę obecną
odeszliśmy od pomysłu tutaj połączenia ulicy Kruszyńskiej i Kaliskiej, no chociażby z tego względu, że te ulice mają kilka alternatywnych połączeń i cały czas mam wątpliwości, czy rzeczywiście jeszcze kolejne połączenie poprzez tak zwany plac cyrkowy jest po prostu potrzebne. A wiedzą Państwo, że jest to dość znacząca inwestycja, którą musielibyśmy sfinansować z budżetu miasta, dlatego też cały czas się nad tym zastanawiamy. Pozostańmy przy ulicach. Ulica Kaliska to moje będzie pierwsze pytanie i ulica Wieniecka drugie pytanie. Osiedle Zazamcze jest bardzo trudnym osiedlem, jeśli chodzi o komunikację i ulica Wieniecka jest jedyną drogą, dzięki której można wyjechać i w lewo, i w prawo, dojeżdżając do, umownie mówiąc, do jedynki. Czy myślicie Państwo o tym, jak skomunikować się lepiej Zazamcze, chociażby, nie wiem, wybudowanie estakady nad torami i czy Kaliska będzie otwarta dla ruchu samochodowego, bądź też macie Państwo inny pomysł, żeby włączyć ją do normalnego ruchu? Kaliska? Przejście przez tory. Aha, przejście przez tory. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o Wieniecką, to na razie nie jestem w stanie udzielić na to pytanie odpowiedzi. Zastanowimy się rzeczywiście, w jaki sposób usprawnić ruch na Zazamczu. Tym bardziej, że tam z tego co wiadomo... Sama średnicówka będzie tutaj już usprawnieniem tego ruchu. Też tak myślę, dlatego się nad tym się zastanowimy. Natomiast jeśli chodzi o ulicę, oczywiście Kaliską, to rozważamy przebudowę tej drogi w najbliższych latach. Natomiast kwestia przejezdności przez torowisko na razie pozostaje otwarta. Nie potrafię odpowiedzieć, jak Państwo wiedzą, taki wniosek trafił do PKP. My otrzymaliśmy odpowiedź. To wymaga oczywiście odstępstwa od obowiązujących przepisów. Potrzebna jest decyzja tutaj ministra infrastruktury i rozwoju w tej sprawie. Także po prostu w tej chwili jest to sprawa nierozstrzygnięta. Jeszcze uzupełniające pytanie. Mieliśmy przyjemność około 2-3 tygodni temu rozmawiać na temat niektórych dróg. Ja wrócę do Królowej Jadwigi. Czy te pieniądze, które są cały czas pompowane i wypompowane w cudzysłowie z tej drogi, to nie spędza panu sen z powiek? Ja myślę pan o tym, żeby zrobić mimo wszystko jednak estakady. Drodzy Państwo, oczywiście, że można to zrobić, tylko drodzy Państwo... 70 tysięcy rocznie. Oczywiście, że tak, ale ja też Państwu powiem, że tak samo i sen z oczu mi spędzają kwoty, które miasto musi wydawać na przykład na nieuregulowane kwestie prawne, bo miasto musi dzierżawić od różnego rodzaju podmiotów tereny, przez które przebiegają drogi, na przykład między innymi Królowej Jadwigi. Rocznie płacimy chyba 50 parę tysięcy na rzecz Lasów Państwowych. To robimy, z Lasami Państwowymi jesteśmy w ciągłym kontakcie, regulujemy te kwestie, ale to też wymaga czasu. No i też są oczywiście potrzebne pieniądze, żeby to zrobić. Także będziemy się nad tym zastanawiać. I myślę, że jeszcze też, skoro jestem przy głosie, to jeśli Państwo pozwolą, jeszcze powiem też o jednej ważnej inwestycji, którą my wprawdzie nie będziemy realizować jako miasto, ale inwestycji MPCOWskiej, czyli Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, ponieważ już zarząd i Rada Nadzorcza podjęli decyzję MPC-u na temat połączenia ciepłociągiem Michelina z miastem, czyli wszystko na to wskazuje, że w ciągu 2 lat Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaistnieje też ze swoją ofertą na osiedlu Michelin. My żeśmy to o tym nie informowali z uwagi na to, że prowadziliśmy cały czas rozmowy przede wszystkim z zakładem karnym, który jest dużym odbiorcą ciepła. Dodatkowo jeszcze chcemy włączyć spółdzielnie, być może wspólnoty mieszkaniowe, firmy, które tam też na stałe prowadzą swoją działalność. Także to też będzie bardzo duża inwestycja, która no, skomunikuje tutaj węzłem cieplnym Michelin z miastem, co oczywiście także się wkomponowuje w nasze plany realizacji tutaj połączenia alternatywnego Michelina właśnie z miastem poprzez przedłużenie ulicy Brzezinowej. Panie Andrzeju, skoro nawiązany tutaj kolega nawiązał do przejazdu, przejścia właściwie, no i przejazdu przez torowisko na Kaliskiej, no panie prezydencie, to pana słowa, 2 miliony, jeśli nie kolej, to my. I zrobimy to, nie wiem, czy w ciągu roku, czy w ciągu 2 lat. Ale mówi pan o przejściu? O tym... O przejeździe. O uruchomieniu przejazdu.
Ale ja się absolutnie, proszę pana, ja się z tego nie wycofuję, ale jeśli mówiliśmy, to raczej mówiliśmy o kadencji, prawda, samorządowej, a ponadto to nie jest kwestia tutaj szukania środków budżetowych na to, tylko kwestia decyzji, zgody, żeby to po prostu zrobić. Tutaj oczywiście tym podmiotem uprawnionym jest PKP i decyzja należy do nich. To jeszcze, dziękuję za to wyjaśnienie. Panie prezydencie, jeszcze sprawa wiaduktów. Ten na Kazimierza, mówił pan, on będzie remontowany. Od wielu lat też się mówi o wiadukcie na Wronie, o wiaduktach na Wronie, że one też wymagają remontu, że była tam nawet jeszcze za prezydenta Kuźniewicza padła słowa, że właściwie w katastrofalnym stanie. My nadal jeździmy po tych trasach, po tych wiaduktach. Czy również jest to te wiaduki na no to powiem. Czy one być może są jeszcze wytrzymałe, że można czekać? Szanowni Państwo, przebudowa wiaduktów na ulicy Wroniej jest również ujęta w budżecie na przyszły rok. Także jest to ujęte. Jest kwota 2 miliony 900 zł na dwa wiadukty. Jednym właśnie z nich jest wiadukt na ulicy Wroniej, a drugim jest wiadukt w ciągu Alei Królowej Jadwigi. Także jest to ujęte w budżecie na przyszły rok. Czekamy na kolejne pytanie. Mnie jeszcze interesuje 3 maja. Ruch Tumski 3 maja. Co tam powstanie? SLD ciągle o mieszkaniach, a prezydent posła Marek Wojtkowski odpowiada na to pytanie? Bardzo dobrze, że to pytanie, drodzy Państwo, padło. Ja odpowiadam niezmiennie, że będziemy starali się wybudować tam budynek administracyjny i powtarzam, nie dlatego, żeby urzędnikom administracji samorządowej poprawić warunki pracy, ale przede wszystkim dla nas jest to niezwykle ważny element rewitalizacji tego miejsca. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z pracownią zrównoważonego rozwoju w Toruniu. I jeśli by Państwo się pofatygowali, chcieli zapytać ich o opinię, potwierdzą. Nie można tam, drodzy Państwo, lokować żadnych mieszkań socjalnych ani mieszkań komunalnych, ponieważ można powiedzieć, że ten problem pozostanie. Nie jesteśmy w stanie, my jesteśmy zainteresowani, drodzy Państwo, żeby tam wprowadzić życie, żeby tam wprowadzić ruch. Oczywiście w tej chwili przymierzamy się do budowy strategii rewitalizacji właśnie centrum miasta, Śródmieścia i tak jak powiedziałem, ważnym elementem tej rewitalizacji jest budowa budynku administracyjnego, sali ślubów. Też rozważamy koncepcję, wszystko na to wskazuje, że ogłosimy konkurs na koncepcję zagospodarowania tej działki na potrzeby administracji samorządowej. Być może powstanie tam budynek, gdzie będą te funkcje łączyły się. Mam na myśli tutaj funkcje administracyjne i jakieś dodatkowe lokale użytkowe. Natomiast ja jestem osobiście przeciwnikiem lokowania tam, w tym właśnie miejscu mieszkań komunalnych. Włocławek, miasto posiada wiele lepszych lokalizacji, terenów, działek, gdzie można mieszkania komunalne wybudować, niekoniecznie tam na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja, ulicy Tumskiej. Zdradzi pan nam tajemnicę, jakie firmy są zainteresowane budową, inwestycją 3 Maja? Na ten temat to żeśmy rozmawiali. Jakie firmy? To znaczy ja nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć w sposób odpowiedzialny, bo żywić. To miasto kiedyś żyło. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Trupem przecież. Oczywiście, że tak. Wieczorem tam nie ma sensu w ogóle chodzić, bo dostanie się w łeb, czy to z piekarskiej, z Żydniu, bo jedniaki. Dlatego, drodzy Państwo, my konsekwentnie to robimy. Przygotowujemy program rewitalizacji. Jak Państwo wiedzą, ten budowa budynku administracyjnego jest bardzo ważnym elementem. Mamy też, bierzemy udział w konkursie na tak zwany projekt modelowy. Przeszliśmy pierwszy etap, zakwalifikowaliśmy się do drugiego etapu. Pragniemy zrewitalizować kamienicę ulicy 3 Maja 18. Będziemy rozmawiać też z przedsiębiorcami prywatnymi, bo ustawa rewitalizacyjna, która jak Państwo wiedzą weszła w życie w październiku 2015 roku, daje samorządom wiele bardzo interesujących instrumentów, które mają służyć właśnie uzdrowieniu tej zdegradowanej tkanki w miastach. Takimi instrumentami będzie między innymi prawo pierwokupu, a nawet wywłaszczenie.
i nie ukrywam, że też będziemy z tego skorzystać. Oczywiście wywłaszczenie dotyczy tylko tych nieruchomości, które mają nieuregulowane stany prawne. Ale Państwo zdają sobie sprawę, że samorządom to rozwiązuje ręce. Mówimy o firmie Solway. Drodzy Państwo, ja osobiście bardzo się z tego cieszę, bo kierownictwo firmy Solway po prostu złożyło nam taką propozycję, że chcą mieć udział również w inwestycjach miejskich poprzez zrealizowanie jakiegoś przedsięwzięcia, które po prostu będzie służyło mieszkańcom miast. I dlatego też pojawił się pomysł, żeby to właśnie była ta działka, był ten plac, powstanie tam teren rekreacyjny. Oczywiście 120 tysięcy, nie wiem czy to wystarczy, ale no, firma Solway zadeklarowała. Te pieniądze już znalazły się nawet na koncie miasta. Także ja się bardzo z tego cieszę. To jest też taki bardzo dobry element współpracy samorządu z przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność na terenie Włocławka i myślę, że to jest taki pierwsza jaskółka i być może będziemy też szukać innych takich właśnie sposobów na zrealizowanie niektórych inwestycji w mieście. Czy ta inwestycja będzie w 100% zrealizowana w przyszłym roku? Nie, to będzie pierwszy etap. Pierwszy etap. A możecie Państwo przedstawić kilka szczegółów, bo teraz rekreacyjny to bezpośrednio nie mówi. To znaczy, to proszę Państwa, oczywiście określi projekt, ale zamierzamy tam wykonać miejsce, plac zabaw dla dzieci. Zamierzamy wykonać miejsce odpoczynku dla osób starszych. Zamierzamy boisko wielofunkcyjne i oczywiście część tego placu zostawić pod imprezy plenerowe, jak to miało miejsce na tą chwilę, które tam się odbywały. Dziękuję. Bardzo proszę. Jak wiadomo, największe kluby w Radzie, czyli Prawa i Sprawiedliwości i Sojusz Lewicy, są przeciwne tej inwestycji z takim jej przeznaczeniem, jak wedle koncepcji pana prezydenta. Można się spodziewać, że pański koalicja, czyli PiS, da temu wyraz w trakcie jutrzejszego głosowania. Proszę powiedzieć, jak będzie to wpływało na funkcjonowanie koalicji, w której pan prezydent jest związany z Prawem i Sprawiedliwością, że się okaże, że koalicjanci tego punktu nie poprą i zażądają wycofania finansowania inwestycji w takim jej kształcie, jaki pan prezydent planuje. Drodzy Państwo, każda koalicja to jest kwestia kompromisu. I wiedzą Państwo doskonale, żeby była koalicja, muszą być co najmniej dwie strony, które chcą ze sobą współpracować. Ja myślę, że tą autopoprawką, którą wprowadziliśmy do tego budżetu, projekcji budżetu na 2016 rok, pokazałem, że mi zależy na współpracy z koalicjantem, z Prawem i Sprawiedliwością i mam nadzieję, że intencje drugiej strony będą też podobne i nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie realizowali swoich pomysłów. Rozmawiamy, często się spieramy, ale zawsze szukamy kompromisów. Myślę, że taki kompromis się znajdzie. Ja osobiście jestem przywiązany niezwykle do tego projektu, ale nie pod kątem budowy budynku administracyjnego, tylko pod kątem rewitalizacji tego kwartału miasta. Uważam, że jeśli mamy mówić w sposób odpowiedzialny o rewitalizacji, powinniśmy lokować tam usługi publiczne. Powiedzą o tym wszyscy specjaliści, którzy znają się na rewitalizacji zdegradowanych części miasta. Nie ma innej drogi. Dlatego też ten mój pomysł, oczywiście ja przy nim będę obstawał i będę przekonywał oczywiście koalicjanta, żeby rzeczywiście ten pomysł przyjął. Natomiast jeśli chodzi o SLD, to nie bardzo rozumiem, panie redaktorze, bo pomysł SLD był również taki, żeby tam ulokować budynek administracji. Rozumiem. Ratuszowego,
czemu dali już wyraz. Oni co prawda wspominają o innych rolach, jakie ten budynek mógłby pełnić i na to są gotowi pójść, ale pan prezydent w swoich pomyśleniach tego nie przewiduje, więc można uznać, że oni też będą tam przeciwni. Ale kontynuując, proszę państwa, mi powiedzieć, gdzie według pana prezydenta jest granica kompromisu, którą pan prezydent z pewnością w swojej koncepcji gdzieś tam ulokował. Można się spodziewać, że PiS nie poprze pańskiego pomysłu. Można spodziewać się tego, że upadnie uchwała intencyjna w sprawie sławnych już dwóch szkół. Co w tej sytuacji z koalicją, jeżeli pańska wyciągnięta do koalicjanta ręka, w której pan trzyma pieniądze na budownictwo mieszkaniowe, nie zostanie uściśnięta? Panie redaktorze, do tanga trzeba dwojga. Jeśli ta druga strona nie będzie chciała tańczyć, no to cóż ja na to mogę poradzić? Oni mogą chcieć tańczyć tak, jak panu będą grali, dlatego to pytam. No to ja państwu przedstawiłem, jak wyobrażam sobie współpracę. To jest kwestia kompromisu. No nie można w sposób bezkrytycznie, bezrefleksyjnie podporządkowywać się oczywiście wszystkim pomysłom. Ja państwu pokazałem, że 90 kilka procent propozycji radnych zostało uwzględnionych w budżecie. No więc jeśli radni tego nie poprą, to znaczy, że mamy do czynienia z polityką na terenie miasta, a tego chciałem uniknąć i zawsze starałem się te emocje gasić, prawda? I nie chciałem, żeby tutaj wprowadzać do samorządu na poziomie gminy Włocławek polityki. No jeśli radni by się okazało, że zagłosują przeciwko propozycji budżetu, czy też moim propozycjom, no to jest, myślę, że rozwiązanie jest jedno. Obawiamy się, szanowny panie prezydencie, że niepokój panu prezydencie jest większy niż początkowo mogłoby się wydawać, a wyrazem tego jest to, że pan prezydent rozpoczął nasze spotkanie od zaprezentowania, jak wiele propozycji koalicjanta zostało uwzględnionych w projekcie budżetu. Przekaz jest oczywisty. Zobaczcie, spełniam wszelkie ich oczekiwania, więc jeżeli mnie nie poprą, no to rzecz jest jasna, klarowna. Otwartym tekstem zapytam, co z koalicją, jeżeli się okaże po jutrzejszych głosowaniach, że nie poparli pańskiego budżetu? No to wiadomo, że koalicji nie będzie. Jest to jednoznaczne. To jest właśnie ta granica kompromisu.